Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj ruszymy temat pudełek muchowych. Mianowicie są to pudełka z firmy CMDF. Jedno takie pudełko mam od zeszłego roku. Kilka dobrych wypadów nad wodę ze mną zaliczyło. Powiem wam, jakie są moje odczucia odnośnie korzystania z tego pudełka konkretnego. Oprócz tego omówimy jeszcze gamę pozostałych produktów, czyli dużego pudełka, pozostałych pudełek, dodatkowych wymiennych patek. Oraz do tego jeszcze i dodatkowych innych patek, których nie ma tutaj w tym zestawie, i przenośnych takich uchwytów na brzuch, ale to o tym nieco później. Pudełka oczywiście dostałem od chłopaków z Cadisa, więc serdecznie zapraszam do partnera kanału, żeby wejść na stronę, poklikać, zobaczyć, może akurat coś wam się też spodoba, może takie pudełka. Tutaj jeszcze będę się posiłkować drugą kamerą, żeby wam pokazać z bliska. Pudełka występują w trzech rozmiarach. Najmniejsze pudełko SK, MK i największe to, z którego korzystałem dotychczas, LK. Zamawiając tego typu pudełka, one są bez żadnego wypełnienia. Mamy coś takiego. Pudełko jest puste i do tego pudełka dobieramy sobie patki, jakie nam pasują, bądź inne przybory. Tutaj na przykład mamy agrafki do suchych much. Teraz muszę tu trochę poogarniać, bo się nie mieszczę. Na pierwszy ogień weźmiemy tego typu organizer do suchych much. Tutaj możemy, tak jak widać, bez problemu założyć suchą muchę i oto tą agrafką łatwiej nam będzie ją przewlec przez żyłkę. Nie będziemy musieli tutaj się z tą żyłką siłować. Teraz jak coś takiego wkładamy do tego pudełka i jak wygląda mocowanie. Tutaj widzimy, mamy metalowy zatrzask. Przykładamy jedną stroną, drugą stroną i już nam to siedzi w środku. Możemy te agrafki stąd powyciągać. Haczyk na rozmiarze 18. Bierzemy sobie taką jedną agrafkę i nawlekamy przez oczko muchę. No i w tym momencie ona się trzyma. Tutaj nam to też zapobiega rozszerzenie przed tym, żeby nam ta mucha spadła. Przez to przykładamy żyłkę, przeciągamy i automatycznie już mamy muchę nawleczoną, więc nad wodą na pewno z jakimiś mniejszymi muszkami ułatwia nam to zadanie. Kolejnym rozwiązaniem jest patka na streamery. Tutaj mamy po całej długości nacięcia. Również te patki są w tym pudle, więc zaraz do niego jak przejdziemy, to wam dokładnie pokażę, jak to wygląda. Kolejnym rodzajem patki jest taki organizer na suche muchy, tylko on występuje, też akurat ten konkretny model występuje w rozmiarze M, czyli automatycznie musimy wziąć większe pudełko. Tutaj mamy pudełko w rozmiarze M. Otwieramy. I tak samo jak wcześniej. Zaskoczyło. I tutaj mamy na suche muchy oraz dodatkowo jeszcze również pojemniczki, tak żeby nie podnieść much z jeżynką, jeżeli jakieś takie posiadamy. Oczywiście pudełka występują w różnych kolorach, więc jak mamy 2-3 pudełka w kamizelce czy tam w chestpacku, to nie ma później problemu ze znalezieniem odpowiedniego pudełka z odpowiednimi przymiotami. Tutaj mamy kolejną patkę na streamery, również w rozmiarze M. I teraz może przejdźmy do mojego pudełka prywatnego. Ja mam tutaj przywiązany jakiś kawałek fluorokarbonu na półeczku, tak żeby przytoczyć to sobie do chestpacka i żeby mi to pudełko nigdzie nie wypadło i go nie utopić. Oprócz tego jeszcze tutaj na tym mam przywiązany monomaster, tak żeby gdzieś na zewnątrz mi się nie majtał i żebym mógł go szybko znaleźć i zwinąć zużytą żyłkę. To jest pudełko, tak jak wcześniej mówiłem, w największym dostępnym rozmiarze. I tutaj mamy dwie różne patki, na prawą i na lewą stronę. Tak jak widać, z lewej strony mamy mniejsze odstępy między jednym rzędem a drugim rzędem, a z drugiej strony mamy większe odstępy. No i dzięki temu właśnie większe muchy możemy sobie wpinać w prawą stronę pudełka, a mniejsze muchy w lewą stronę pudełka. Tak dla przykładu, na przykład tą największą muchę, co tutaj mam, weźmiemy. Widać, że ona się mieści między jednym a drugim rzędem. Jak ją wsadzimy
tutaj na samą górę, to widać, że już nachodzi nam na kolejny rząd. Więc no, zdecydowanie gorzej tego typu muchy nam by się układało w tym wariancie węższym. Jeżeli chodzi o piankę, która tutaj jest, no, na razie nie mam do niej zastrzeżeń, no ale tak jak mówię, też no, niecały, nie wiem, z pół roku gdzieś może z tego pudełka korzystałem. Zbyt dużo na ten temat powiedzieć nie mogę. Oczywiście tutaj również mamy możliwość wymiany patki na inną i zaraz Wam pokażę, skąd jest, po co jest ta wymiana. I oprócz tego jeszcze tutaj w sam środek możemy wsadzić jeszcze jedną dodatkową patkę, która po prostu będzie nam się nakładać na prawo, na lewo. Będziemy ją mogli otwierać i przekładać, ale na chwilę obecną, z tego co się orientuję, jest ona u chłopaków niedostępna. To jeszcze raz największe pudełko, tak rozmiarowo. Wygląda to w ten sposób. Jeszcze może wezmę linijkę i sobie zmierzymy wymiary tych pudełek. To oczywiście wymiary plus minus są podawane. Najmniejsze pudełko ma 13 cm na około 10. Tutaj 10 mówię od zawiasu do otwierania. Średnie ma 15,5 cm na plus minus 10, czyli na szerokość wychodzi, że jest to samo. I największe pudełko ma 19,5 cm. Oczywiście wymiary są zbliżone. Dodatkowo do tego też jeszcze z tymi pudełkami przychodzą naklejki, które możemy sobie nakleić. Tutaj mamy te naklejki i naklejki możemy sobie nakleić na froncie i ewentualnie te pudełka jakoś tam poopisywać. No i teraz przechodzimy do największego pudła z tej serii, czyli tego o. No i tutaj jak to otworzymy, dzieje się magia. Jeszcze może wymiary od razu. Powiedzmy, że będzie w okolicach 30x22. Jak otworzymy to pudełko, to tutaj mamy 16 patek. Ten wariant akurat ma patki w rozmiarze S i MC, czyli najmniejsze oraz pośrednie. Możemy również nabyć takie pudełko z dużymi patkami, czyli z M-kami. Pudełko na największe patki ma nieco inną konfigurację, ponieważ są one ustawiane wtedy pionowo. Odnośnie wymiarów trzeba byłoby sprawdzić, czy jest to ten sam wymiar, czy nieco inny. Odnośnie jeszcze patek, które tutaj mamy, czyli tak widzimy, z tej strony mamy 4 patki streamerowe, tutaj mamy patki nimfowe. I jak obrócimy na drugą stronę, tutaj również mamy patki nimfowe, 4 sztuki. I patki jakieś na gdzieś chruściki większe, takie muchy, które nie chcielibyśmy, żeby nam się rozeginały. No ale to oczywiście wszystko według uznania. No i tutaj również widzimy, że z tej strony są te patki z większym odstępem, a z drugiej strony są patki z mniejszym odstępem. No i teraz idąc nad wodę, możemy sobie wybrać bezpośrednio jedną, dwie patki, ewentualnie cztery, w zależności ile mamy pudełek i co chcemy ze sobą zabrać. No i idziemy nad wodę tak naprawdę z pudełkami dwoma i w sumie też no, wszystkie te muchy możemy mieć przy sobie i nie ma sytuacji, że gdzieś tam jakieś któreś jedno pudełko z tymi muchami, na które chcielibyśmy łowić, zostawiliśmy na przykład w domu albo w samochodzie. Chociaż raczej tego pudełka nie będę nosić ze sobą nad wodą, ponieważ jest ono samo w sobie dość ciężkie. Jeszcze może od razu to zważymy. Ok, mamy. Czyli tak, największe pudełko w tym momencie waży ponad kilogram. Kilogram 100. Można powiedzieć, czy jest na czczo. Najmniejsze pudełko 82 gramy. Średnie pudełko 102 gramy. I największe pudełko 177 gramów. Ogólnie pudełka same w sobie są dość ciężkie, to znaczy to pudełko jest dość ciężkie, a do tego jeszcze jak je załadujemy muchami częściowo, z jakimiś główkami, to zaczyna to też swoje ważyć. I przykładowo w tym momencie po załadowaniu muchami to niedopełna mamy 327 gramów. No ale tutaj też akurat nimfy robią swoje, ponieważ są one dość ciężkie, niektóre również wywinięte o łoty. Dobra, i tak się to prezentuje jeszcze całościowo. Okej, będziemy kończyć. Dzisiaj z mojej strony tyle. Dzięki wielkie.
Jak się podobało, zachęcam do subskrypcji. Pamiętajmy również o partnerze kanału, sklepie gadis.pl. I do zobaczenia nad wodą.